Pewnego razu w mojej ulubionej bajce poznaliśmy Rozszpunkę. Wow, nagle do jej królestwa wleciał nietoperz! O, to Mavis Dracula! Dziewczęta się polubiły, a Rozszpunka zaprosiła Mavis do domu. Jej dom na drzewie jest w remoncie? O, gdzie mam mieszkać? O nie! Nie martw się, księżniczko! Możemy zamieszkać u mnie! Zapraszam! Zaraz, czy zbudowałyśmy dom dla wampira? A, chyba tego nie przemyślałyśmy! I co teraz? Nie mamy wyboru, musimy zbudować domy! To świetnie! Su, przynieś papier, pokażemy im piękne domy! Super! I co, koleżanko? Spakujmy twoje rzeczy! Juhu! Nie wyjadę sama! Przywitaj się z rodzinką! Szybciej! Dobrze, wszyscy tu są! A gdzie moja rodzina? La 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 la! Już idę! Ach, to trudne bez konia! Rzućmy okiem na domki! Juhu! Cześć, jestem Susan. Dziś pokażę wam najlepsze mieszkania. Zapraszam! Oto pierwszy wygodny dom. Co? Ten? To w ogóle nie nasz styl. Proszę to zabrać. A co z nawiedzonym dworem? O nie, zbyt straszny! Hurra, w końcu coś znaleźliśmy! Weźmiemy go! To wspaniały dom. Wymaga tylko paru poprawek. Damy sobie radę. Mamy to, czego nam trzeba. Tak, nie martwcie się, księżniczki i książęta. Dogodzimy waszym gustom. Juhu, nie mogę się doczekać parapetówki. Najpierw wybierzemy kolor ścian. Wampiry uwielbiają mrok i tajemnice. A dom księżniczki będzie jasny i pełen życia. Teraz ozdóbmy okna i okiennice. Aha, i nie zapomnijmy o drzwiach. Patrz, narzędzia ułatwiają pracę. Ej, też chcę spróbować. Pożyczysz mi? Oczywiście, dam radę bez młotka. Dzięki, Susan. Teraz pójdzie nam znacznie szybciej. Już. Jeden ostatni detal. Puk, puk. Można przyjmować gości. Spójrzmy. Ups, jak tu pusto. O, o, pospieszmy się. Będą oglądać domy. Przyszliśmy wam pomóc. Ha, drogi. Pipi, dostawa mebli przyjechała. Czemu sama je tu wlokłam? Zacznijmy od wystroju sypialni. Pokój księżniczki będzie jasny i lśniący. Wampiry uwielbiają noc. Dodamy mroczne ozdoby. Oto łóżko. Ej, wcale tego nie zamawiałam. Pomyłka dostawcy. Zamienimy się? Znacznie lepiej. To łóżko bardziej pasuje. Super! Jeszcze meble do sypialni i kołyska. Hej, Samantha, zamienimy się? Patrz, jaki mój jest fajny. Nie, dzięki. Wolę swoje projekty. A co z widzami? Dajcie łapkę w górę. Obejrzeliśmy już sypialnię. Teraz pora na łazienki. Przejdźmy do... A, to duch! To nasz pomocnik. Pokoje są umeblowane. Wykończmy je. Wow, mam tu mnóstwo kosmetyków. Nie, nie, nie. Spójrz na mój pokój. Królewskie pałace są w modzie. Zajmę się kuchnią. O, muszę coś przekąsić. A, sio! Nasz kolega przyszedł z wizytą. Wybacz, Su. Hej, mamy tu pająka. A, nie! Fuj, uciekaj stąd. Muszę iść do papierowego sklepu. Przyspieszymy? Co my tu mamy? Pokój dzienny. Aha, sam raz na królewskie bale. A mój pomieści potworne imprezy. Który jest lepszy?
Chyba się zagubiłam. Co tam jest? Ej, nie podglądaj. Do zobaczenia. Gotowe. A co u ciebie, Samanto? Tak, zrobione. Obejrzyjcie nasze papierowe domy. Przywitajmy nowe właścicielki. Rodzina księżniczki wprowadza się do domu. Puk, puk, jesteśmy. Można wejść? No jasne, wszystko gotowe. Rozgośćcie się. Rodzina królewska jest zmęczona. Pora się położyć. Pod tym kocykiem przyśni wam się coś miłego. Dobranoc. A, kotki dwa, szarobura obydwa. Szczeniaczek chce dołączyć do rodziny. Szybko wskocz pod kołdrę. Niech sobie wypoczną. A kiedy spokojnie śpią, my udamy się do domu wampirów. O, lądują. Oto rodzina Mavis. Nie ma za co. Zacznijmy zwiedzanie od sypialni. Proszę wejść, śmiało. A? Sypialnia? Przecież wampiry nie śpią. Ups, przepraszam. To chodźmy się umyć. Higiena jest ważna. Popatrzcie tylko. Rodzina księżniczki słodko śpi. A moja potworna rodzinka się odświeżyła. czy to już czas? Zmęczyłem się. Chcę spać. Możemy jeszcze poleżeć? O nie, jest piękny, jasny dzień. Pora wstawać. To wyszorujmy zęby. I uczeszmy włosy. Najpierw Roszpunka. Potem Maluszek. I na końcu Flynn. Nasza Roszpunka musi iść do pałacu. Chodźcie. Cześć, kochanie. Cześć, a więc zaczynamy codzienną pielęgnację? Z wielką przyjemnością. Mavis ma własne zwyczaje. Czesze włosy i używa perfum. To konieczność. Nasza księżniczka też się szykuje. Nie zapomnij o koronie. Zapomniałam zjeść. Co my tu mamy? A, jak pusto. Co ja teraz zrobię? Cześć, kochanie. Denis i ja byliśmy w sklepie. Wiedzieliśmy, że będziesz głodna. Juhu, mój bohaterze. W końcu coś zjemy! Podgrzejmy to w mikrofalówce, żeby nasza wampirza rodzina zjadła śniadanie. Mmm, pycha! Dobrze być księżniczką. Zaraz ktoś wam poda jedzenie. Oto wasz posiłek. Mmm, najlepsze ciasto na świecie. Małe księżniczki mogą się napić mleka. Smacznego! Cześć, sąsiedzi! Mogę wejść? Pewnie, dobrze mieć gości. Chętnie skosztuję ciasta. Zjedliśmy obiad w Pałacu Królewskim. A Roszpunka urządziła potworną imprezę w domu. Gotowi? Chodźmy postraszyć tutejszych mieszkańców. To na co czekamy? Chodźmy. Bu! Ha! A, kochanie, to ty? Pora na sesję zdjęciową. Ups, czas wracać. Musimy to powtórzyć. Chyba zdążyliśmy. Chodź tu, kolego. Siadaj. Zabierz ze sobą dziecko. Jesteś gotowa? Powiedz cheese! Hej, jest tam ktoś? Dochowacie tajemnicy? Dobrze. Spójrzcie na to. To moja maleńka garderoba. Aha, dobrze, że za tobą poszłam. Wow, masz tu prawdziwy dom mody. Nic nie umknie twojej uwadze. Wybierz, co zechcesz. Nosiłam to. To kolekcja z zeszłego roku. Czy tu są same różowe łaszki? Pomocy, nie mamy co na siebie włożyć. Bez paniki, dziewczęta. Wasi osobiści projektanci na pewno coś wymyślą. Papierowy salon Sue i Samanty otwiera drzwi. Tworzymy osobistą kolekcję dla każdej z was! Uruchamiamy wyobraźnię! Śmiałe i kolorowe ubrania dla Roszpunki i pankowe stroje dla Mavis. Jeden nie wystarczy.
pomyłka! Znacznie lepiej. Pokolorujmy je. Wow, świetnie sobie radzisz. Cudownie. Dzięki, twoje też ładne. Chcesz się zamienić? Super, lubię próbować nowych rzeczy. Super! Teraz spakujmy wszystkie ubrania do przymiarki. Z drogi, oto stylobus. Mavis marzy o metamorfozie. Cóż, zobaczymy. To wygląda całkiem nieźle. Co ty na to? Ej, możesz się nie pchać? Wybacz, to trudne zadanie. Co ładniejsze, róż czy czerwień? Dziewczęta bez kłótni. Wybieramy się na imprezę. Włóżcie coś. Hurra! Podobają wam się ich stroje? To dajcie łapkę w górę. Zapomniałyśmy o butach. Chodźmy do sklepu. Które lepsze? Czarne czy ciemnoczarne? Wybieram te. Lalki w końcu się przebrały. Podobają wam się ich stroje? Nie są gotowe. Potrzebują makijażu na imprezę. Najpierw trzeba się umyć. Przygotujmy skórę do malowania. Najpierw zajmijmy się brwiami. Wow, spójrzcie na to! Pomalujmy jej policzki różem. Od razu ma weselszą twarz. Wygląda ślicznie. Aha, psik! Na zdrowie! Kolorowe cienie do powiek dopełnią dzieła. Kilka muśnięć pędzla. Co za widok! I na koniec szminka. Wygląda wspaniale! Umalowalibyście się tak na imprezę? Ja na pewno! Czekaj, chcę zmienić fryzurę albo kolor włosów. Może średnia długość? Chcę kręcone czy blond włosy? Mąż mnie nie rozpozna. Na koniec stylowa torebka. Rozpunka i Mavis zrobią wielkie wejście. Mamy sporo stylizacji. Pora na pokaz mody. Tak, świetny pomysł! Wow, jakie dżinsy! Leżą jak ulał! Do twarzy ci w tej fryzurze! Masz strój jak z czasopisma. Świetny ten pasek! Zmieniła fryzurę! Genialne obcasy. Chcecie takie? Ta torba mi się podoba. Co za świetny dzień. Musimy to kiedyś powtórzyć. Pewnie. Do zobaczenia. Pa, pa. To koniec historii, ale nie żegnamy się na długo. Dajcie łapkę w górę, jeśli chcecie poznać więcej historii ze świata lalek. Wkrótce poznamy nowe postacie na naszym kanale. Pa, pa. Pa, pa. Cześć, kochani. Dziś świętujemy wyjątkową rocznicę. Najpierw należy zapukać. Puk, puk. Przyjechali goście. Na fetę. Nic nie jest gotowe. Gdzie są ozdoby? A tort? A prezenty? Musimy coś przygotować. Na tibidabę. Znalazłam girlandy. Nikt się tym nie zajął, więc sama zorganizuję przyjęcie dla salenizantki. Swoją drogą zgadnijcie, czyje to urodziny. Wow, co za piękność! Jaki lśniący i błyszczący, jak rybia łuska. Z takim obrusem każde urodziny będą 100 razy lepsze. Przydałoby się więcej ozdób. Oczywiście, nie ma przyjęcia bez balonów. Kochani, podobają wam się? Łapki w górę. Teraz pokój jest gotowy na imprezę. Można zaprosić gości. O, poczekajcie, jeszcze nie wchodźcie. Prawie zapomniałam o najważniejszej rzeczy, o torcie. Mamy też talerzyki. O, też bym chciała taki tort na urodziny. Prezenty są gotowe. Spójrzcie, ile pudełek. Ukryjmy je pod stołem, żeby zaskoczyć salenizantkę. O, co za wielki tort. Mamo, podpłyń tu szybciutko.
Wow, to wszystko dla mnie? Wszystkiego najlepszego! O, dziękuję, co za niespodzianka! Czy to na pewno odpowiedni strój? Ups, chyba muszę się przebrać! Wystarczy jedno słowo, stylowo pomoc są już w drodze! Chodź tu, dobrze, rozpocznijmy przemianę! Pozbądźmy się wszystkich dodatków. Najpierw włosy, a potem bluzkę i syreni ogon. Zacznijmy od zera. To będzie coś! Nowa sukienka będzie pasować do ogona. Obrysujmy go ołówkiem. A zamiast płetwy narysujmy piękny, powiewający tren. To będzie piękne! Najpierw pokolorujemy spódnicę. Oczywiście, że na różowo. Czym jest piękna suknia bez ozdób? Wykorzystamy wszystko. Im bardziej kolorowo, tym lepiej. To niesamowite. Ale to nie wszystko. Trzeba jeszcze dodać parę błyszczących akcentów. Na koniec ozdobimy płetwę. Brokat idealnie do niej pasuje. Strój już gotowy. Od razu się przebierz. O tak! Do tego jeszcze piękna fryzura. Hop! Patrz, jaka piękna stylizacja. Warto łapki w górę. No, w końcu możemy świętować. Nowy styl wszystkim przypadł do gustu. Obudź się, książę. Na przyjęciu brakuje tylko wesołych czapeczek. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. A kto? Księżniczka. A teraz pora na tort. Pierwszy kawałek dostanie solenizantka. Wystarczy dla każdego. Będzie nawet dokładka. Jaki apetyczny tort. A teraz najważniejsza chwila. Pora otworzyć prezenty. Juhu! To dla ciebie, mamusiu. Sama to zrobiłam. Dziękuję, kochanie. Co my tu mamy? O, to laurka. Kocham mamę. O, jakie to wzruszające. Co za szczęśliwa syrenia rodzina. Ale to nie koniec. Otwórzmy drugi prezent. Na mozzarellę to prawdziwe diamenty. Co za wyjątkowo udane urodziny. My też chcemy świętować. Pomożesz nam? Oczywiście, proszę bardzo. Przed nami sporo pracy. Ale nie szkodzi, trud mnie nie przeraża. Do dzieła. Ozdoby są podobne, ale różnią się kolorem. Ta solenizantka woli ciemniejsze barwy. Wow, czerń zawsze jest modna. Czy to przyjęcie syreniej wampirzycy? Nawet gotycka impreza się nie uda bez balonów. Wow, jaki ten tort jest piękny. Które przyjęcie wolicie? Jasne czy ciemne? Ja bym poszła na obydwa. Dwa torty w jeden dzień. Kto by odmówił? Przywitajmy solenizantkę. A oto ona. Wszystkiego najlepszego! O, co za niespodzianka. Nie wystroiłam się. Pierwszy prezent to metamorfoza. Czego sobie dzisiaj życzysz? Dobrze, w porządku. Aha, tak. Znów zaczniemy od spódnicy. Będzie mieć podobną sylwetkę, ale nieco inny wzór. Tym razem przedłużę górę i pominę rękawy. Koniecznie musi być czarna. Dodam też brokat i klejnociki. Wow, jest lepiej niż się spodziewałam. Cóż, syrenko, może ją przymierzysz? Do dzieła! W nowej fryzurze bardzo ci do twarzy. Oto solenizantka. Ups, książę jest całkiem oczarowany. Tak jest, nie zapomnijcie o czapeczkach. A teraz pora coś przekąsić. Jak myślicie? Jak smakuje ten tort? Może spytajmy solenizantkę? Proszę, spróbuj. Mój ulubiony tort czekoladowy. Jaki pyszny. Mogę jeszcze kawałek? Oczywiście, to twoje urodziny. A oto prezenty. Dobrze, że mi przypomniałaś. Oczywiście mała syrenka pierwsza da prezent. A w środku? Laurka w ulubionych kolorach syrenki. Kocham mamę. Co za piękny dar. Ale mamy jeszcze jeden prezent. To coś od księcia Trytona. Wow, co za pierścień, jaki piękny. Syrenka jest zachwycona. Za nami dwa wspaniałe przyjęcia. Które było fajniejsze? Red kotlety, trudno mi wybrać, Suzy. O, sami przyszedłeś. Masz ochotę na kawałek tortu? Może później i niekoniecznie papierowy. Zobaczmy, jak to zrobić. Oczywiście, pokażemy wszystkie tajemnice tej książki. Kochani, patrzcie. Suzy, gotowe. Teraz to poskładajmy. Najpierw część, gdzie wszystko ukryjemy. To wielka tajemnica. Pokażemy to tylko wam, więc patrzcie uważnie.
Oto ukryta część. Zobaczcie, ile przegródek. Pamiętacie, co w nich było? Ej, książka nie była tak wąska. Proszę, zapomniałaś o drugiej połowie. Wiedziałam, że to przyniesiesz. Wszystko już gotowe. Nie do końca. Przed nami sporo pracy. Cóż, spójrzmy. Kierujmy się listą. Zaczniemy od baloników. Więc czego je zrobimy? Masa samoutwardzalna to świetny materiał. O, to prawda. Zróbmy balony w różnych kształtach. To świetna zabawa. Jakie słodkie. Susan, szybko! Trzeba je przewiązać, zanim odlecą. Jasne. To sznurki z drucików owiniętych bibułką. Żeby baloniki były ładniejsze, ozdobimy je. Masz rację. Gotowe na przyjęcie. Su, mam problem. Tak się denerwuję, że nie umiem narysować stołu. Pomogę ci. To nie jest trudne. Pamiętasz, jak mamy go ozdobić? Tak, fioletowym obrusem. Pozwól, że lekko poprawię. Swoją drogą, fajny rysunek. Su, jak długo mam jeszcze czekać? Jeszcze chwilkę. Dobrze, to zaraz wrócę. Już kończę stół. Hop, wycięłam go. Wow, dzięki Sami. Marty Bidabe, udało mi się odgadnąć rozmiar. To dlatego, że wszystko dobrze zmierzyłeś. A teraz umieścimy tu gotowe akcesoria. Coś tu nie pasuje. Zmieniłam kolejność już z 5 razy. Oczywiście! Cóż, teraz można zrobić girlandy. To będzie proste. Wystarczy przyczepić literki do wstążki. I umieścić w odpowiednim miejscu. Gotowe! Ej, no, dokąd idziecie? To jeszcze nie koniec! Chodźcie ze mną. Oto coś pysznego na urodziny Syrenki. Najważniejszą częścią ciasta są... dekoracje! No, 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 zobaczmy. Chyba coś poszło nie tak. Brrr. Cóż, moim zdaniem wygląda świetnie. Który tort jest ładniejszy? Dajcie łapkę w górę, jeśli różowy, albo subskrybujcie, jeśli czarny. Remis! Wszyscy wygrani! Wytnijmy tort i świętuj... Co? Ej, Su! Nie ma mowy. Tort jest prezentem, więc postawimy go tutaj. No dobrze. Ukryj talerzyki, żeby się nie pogięły. Dobrze, tort gotowy. O, a co z prezentami? Nic nie mów. Przygotowałem papier. Flamastry! Podaj flamastry, Suzy. Już. Teraz wszystko narysujmy. Na prezenty będzie oddzielne miejsce. Wow, w ten sposób wszystko pogniecisz. Okej, prezent od syreniej córki jest gotowy. Wszystko czeka na przyjęcie. Niedługo rozpoczniemy zabawę, ale nie ma mebli. Na szczęście potrzebny jest tylko stół. Zrobiliśmy już różowy, teraz zróbmy ciemny. Jeszcze jedna rzecz, ale bardzo ważna. Miejsce na przemianę. Tak, to jak płótno malarskie. Pozostaje tylko przyczepić papier i ołówek. Proszę. Pamiętajcie o ozdobach. Dlatego pożyczyłam trochę skarbów sama. Aha, powiedziałaś trochę, Suzy. Wystarczy, wzięłaś już dużo. Okej, masz rację. Teraz wszystko poskładam. Witajcie, nie martwcie się. Wkrótce zajmiemy się waszymi strojami. Hej, co? Jak? Najpierw pokażemy ich pierwsze stroje. Możemy je obejrzeć w całości? Wow, to najlepsze przyjęcia, na jakich byłem! Dobrze, że ci się podobało. Odwiedzisz nas jeszcze kiedyś? Może w przyszłym roku? Muszę odpocząć po tym.
Lubicie się bawić papierowymi syrenkami? To dajcie łapkę w górę i subskrybujcie nasz kanał. Następnym razem odwiedzimy jednorożce. Pa, pa! Cześć, kochani. Sam zdobywa szczyty TV Daby, a ja postanowiłam go narysować, ale się nie udało. Zamiast niego narysowałam kota. Nazwałam go Kicia. Teraz potrzebuję dla niej domku. Narysuję go. Zapomniałam o czymś. Przed wyjazdem Sam przekazał mi dar prędkości. To się bardzo przyda w pracy. Popatrzcie. Hop. Hop. Świetnie. Prawie zapomniałam o lustrze. To najważniejsza rzecz w przebieralni. Dzyń. Od razu lepiej. Szkoda, że nie ma Sama. Chciałam go poznać. Nie, smuć się, Kiciu. Kiedy wróci, na pewno się poznacie. Czy mi się wydaje, czy tu jest jakiś rysunek? Co tam ukrywasz? Ja ukrywam? Nigdy. Lepiej spójrz na naszą piękną łazienkę. Nie, miau. Jestem pewna, że coś ukrywasz. Powiedz, powiedz. No dobrze, mam niespodziankę. Ale nie patrz. Zobaczysz później, obiecuję. Kiciu, podobają ci się te kolory? W końcu to twój dom. Ładny korytarz, ale te pokoje tak mają wyglądać? Jasne, że nie. Popatrz, jak zmienię ten biało-czarny obrazek w kolorowy pokój. Zobacz, dom nabiera kolorów. Czy inne pokoje przygotujesz równie szybko? Masz już siły? Puh, łatwizna. Patrz i ucz się. Puh, zmęczyłam się. Sam nic nie mówił, że super prędkość tak męczy. A gdzie są inne pokoje? Na pewno coś tam ukrywasz. Chcę, żebyś też miała niespodziankę. Nie tylko nasi widzowie. Mówi. Co tam leży? No dalej, co powiedz? Sio, sio! Jesteś niecierpliwa. Zupełnie jak Sami. O, tęsknię za nim. Co za piękny domek. Ale to nie wszystko. W ten sposób określimy, czego potrzebujesz. Na razie to odłożę. Miau, bardzo fajnie. Co tu jeszcze jest? Mam cię przykryć pudełkiem i zostawić w środku? Miau, nie! Nie lubię zamkniętych przestrzeni. Kiciu, ja tylko żartowałam. Ale jeszcze nie wyjawię tajemnicy. Dobrze, ale nie rób kawałów, to zostaniemy przyjaciółkami. Dobrze, schowaj się za drzwiami, pobawimy się. Zaczynamy? Kochani, zapraszamy do domu Kici. Witamy naszych gości. Dziś poznacie życie Kici. Puk, puk, przywitaj gości. O, już jesteście. Cześć, kochani, miau. Zapraszam do środka. Proszę po kolei, ale bez pośpiechu, zdejmijcie buty. Witam w moim domu, zawsze chętnie was ugoszczę. Jak Kicia zaczyna swój dzień? Ja najpierw idę do łazienki. Co ty na to? Świetnie, ale mam tu coś ważnego do zrobienia. Chyba wiem, o co chodzi. Chętnie ci pomogę. Proszę, wejdź do środka. Nikt cię nie zobaczy i nie przeszkodzi. Dzięki, zostawię cię na chwilę, jeśli pozwolisz. Możemy kontynuować nasz program. Tak, ale nie skończyliśmy z łazienką. Pewnie. Musisz wziąć prysznic albo kąpiel, ale zaczniemy od mycia ząbków. Kicia potrzebuje metamorfozy. Oto ja! Miau! Jeszcze nie umyłam zębów. Przepraszam bardzo. Nie martw się, zaraz będą lśniły. Popatrzcie, jakie czyściutkie. Kochani, wy też myjcie zęby każdego ranka. Teraz mam świeży oddech. Cieszy mnie to. Pora na kąpiel. Choć koty nie lubią wody, ja uwielbiam kąpiele. Ale nie w ubraniach, prawda? Zdejmijmy je. Tak, ciepła woda. Cudownie. Też się wykąpiesz? Tym razem odmówię, ale kaczuszka się z tobą wykąpie. Mam maleńką wannę, nie zmieścimy się. Kiciu, wstrzymaj oddech, bo najdzie ci mydła do pyszczka i oczu.
Kiciu, mogę spłukać? Miło być z czystą! Zgadzam się, ale nasza przygoda nie kończy się w łazience. Dajmy naszej Kici chwilę i kontynuujemy. Kiciu, skończyłaś już? Jakie masz puszyste futerko! Musimy je uczesać. Chodźmy do przebieralni. Zapraszam ze mną. Nie pokazuję często tego pokoju. Ale przyda ci się moja pomoc. Uczeszę cię, dobrze? Jesteśmy gotowe na następny krok. Umalujmy się. Przygotuję kosmetyki. Miau, moja ulubiona czynność. Uwielbiam makijaż. Miau, kochani, spójrzcie, jak to zrobimy. Kiciu, z taką widownią musisz wyglądać perfekcyjnie. Odrobinę tutaj, więcej kolorów, żeby podkreślić oczy. Na pewno dobrze to robisz, nie chcę żadnych błędów. Kiciu, nie ruszaj się, albo mi źle pójdzie. I będziemy musiały zacząć od nowa. Dobrze, dobrze, chcę być najpiękniejszą kotką. Zrobię co mogę, jak doświadczona wizerzystka. Jeden ruch i masz umalowane oczy. O, będę piękniejsza niż egipskie koty. Mrrr. Którą mam wybrać? Wiem, to doskonały wybór. O, przerażające. Oby szczotka nie dotknęła oka. Spokojnie, nie martw się, ale nie zamykaj ich. Kiedyś mrugnęłam i musiałam malować się od nowa. Dobrze, ta część już gotowa. Została nam dolna powieka. To do dzieła. Myślałam, że koty są piękne bez makijażu. Oczywiście! Każdy jest naturalnie piękny, ale czasem warto to podkreślić. Zobacz, jakie masz teraz wyraziste oczy! Kochani, dajcie Kici łapkę w górę! Jak zakończymy ten makijaż? Dodam róż tu i tam. Zachowamy symetrię. Proszę? Chcę zobaczyć, jaka jestem piękna! Przypominasz mi Samiego. On też uważa się za przystojniaka. Nic nie mów, bo maluję cię szminką. Proszę? Co? O co chodzi? Co się stało? O, wybacz, to zły odcień. Nie martw się, zaraz to naprawię. Ten będzie lepszy. Tym razem miałam rację co do odcienia. To doskonale dobrany makijaż. Już gotowe? Mogę zobaczyć? Proszę! Jesteś jak sam. On też nie ma cierpliwości. Dodam trochę gwiazdek, żebyś miała błyszczący pyszczek. Będę jak królowa. Jeszcze strój i fryzura. Pozwól mi odpocząć. Trudno być wizażystką. Za chwilę dokończymy. Co, miau? Pospiesz się. Wybierzmy dla mnie fryzurę. Dobrze. Bardzo chętnie. Chodź tutaj, to rozpoczniemy. Hop. Idealnie. Pip. Nie, nie ta. To mi się nie podoba. Masz inne opcje? Pip. W tym będziesz piękna. Co ty na to? Pięknie, miau. Teraz trzeba się ubrać. Zgadzam się. Może kilka przymierzymy. Do dzieła. Miau, jestem gotowa. Kochani, jesteście z nami? To dajcie łapkę w górę. Zaczniemy od ubrań. Przymierz ten strój. Potrzebujemy ozdoby do włosów. To nie wygląda źle. Więcej akcesoriów! Detale to podstawa! Dobrze. Ale nie tego nam trzeba. Od nowa. O, jesteś zbyt poważna. Spokojnie, to nie wszystko. Mam świetny gust. Będziesz najpiękniejsza. Voilà! Super! Przyznam, że to świetne! Dzięki! Wydaje mi się, że Kicia jest głodna. Pójdziemy do kuchni? Proszę bardzo, pora zmienić pomieszczenie. Zobaczmy. Teraz jesteśmy tutaj. Jestem głodna. Oj, ale tu nic nie ma. Okej, to kupmy coś do jedzenia. Supermarket jest tu, w domu. Duży asortyment i rozsądne ceny. Kupimy lody. Proszę bardzo. Z tego będzie świetny koktajl. Włóżmy to tutaj. Świetnie. Koktajl? Brrr, ciekawe. Potrzebny nam będzie blender. Masz rację. To właśnie miałam na myśli.
Teraz wszystko gotowe. Wlejmy go do szklanki. Jaki apetyczny! No dalej, daj mi go! Poczekaj! Dostaniesz tyle jedzenia, ile zechcesz. Najadłaś się? Została jeszcze jedna rzecz. Nie odchodźcie! Nasz dzień w kocim domku dobiega końca. Kicia jest zmęczona. Musimy iść do sypialni. Ma tam ciepłe, wygodne łóżeczko. Pora odpocząć, miau. Dobranoc, Kiciu. Masz świetny domek. Miau. Kochani, dziękuję za odwiedziny. Pozwólmy Kici zasnąć. Właśnie zamyka ślepka. Jeśli Wam się podobało, to dajcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał. Do widzenia. Sami, po co pchasz ten domek? Suzy, postanowiłam zostać projektantem wnętrz. Muszę przynieść plany wystrojów na rozmowę o pracę. A, rozumiem. Potrzebujesz firmy przeprowadzkowej? Lepiej pomóż mi się spakować, zamiast się ze mnie naśmiewać. Mogę ci pomóc inaczej. Hop, proszę. Co? Żartujesz sobie? Chodźmy, projektancie wnętrz. O, ona ma pomysł! Już idę! Cześć, kochani! Jak zapewne się domyślacie, zbudujemy dziś kolejny domek. Budowniczy sam do usług! Czy mam przynieść cegiełki? A może cement? Trochę drewna? Na razie wystarczy linijka i ołówek. Zaczynamy od rozkładu. Sprytnie! W porządku, to wystarczy. Teraz zaczniemy wycinać. Zaraz! Co ty? Ale czemu? Spokojnie, Sami, wiem co robię. Patrzcie uważnie, kochani. Złożymy tę kartkę wzdłuż linii. Najpierw o tak. A potem kolejne zgięcie o tak. I jeszcze jedno. Po przekątnej. To proste. Suzan, czy to będzie projekt z origami? Jak to mi pomoże w zdobyciu pracy projektanta wnętrz? Sami, musisz się uzbroić w cierpliwość. Ogłada przyda ci się w nowej pracy. W końcu coś pochwaliłeś. Patrz uważnie. Skleimy te elementy w ten sposób, jeden za drugim. Zauważcie, że te z otworami powinny zostać po środku. Oto ostatnia. Hop! Świetnie! Ready kotlety, jeśli skleisz te, a potem następną na wierzchu? Chyba już wiem tu! Zobaczmy, czy masz rację. Czekaj, czekaj! Ciebie też chcę zaskoczyć! Kokos pokus, subskrybokus! Do dzieła! Wow, w ten sposób zbudujemy papierowy domek! Tak, zgadłem! O wow, kochani, zobaczcie, jak Sami zaczarował ściany! Cudownie! A w tej części... Jakie piękne płytki łazienkowe! A może obejrzysz serduszka na ścianie tego pokoju? Świetnie sobie radzisz jako projektant wnętrz, Sami. Kochani, ciekawi Was co dalej? To nie odchodźcie! Cóż, Sami, mamy tu cztery pomieszczenia. Od którego zaczniemy? Aha, aha, stop! Tutaj zrobimy piękną różową sypialnię. Nie ma pokoju bez podłogi, prawda? Najlepiej będzie ją narysować na oddzielnej kartce. Okej, co teraz, Sami? O, wybacz co, myślałam, że masz dywan w sypialni i w mojej też i... Hej! Sami, jaki piękny dywan! Prawda, kochani? Puśćcie wodę fantazji, ludziska! Wykorzystajcie dowolne kolory i wzory! W każdej sypialni powinno być wygodne łóżko, prawda? Zróbmy takie!
po ościelcu. Chyba czytasz mi w myślach. Miło to słyszeć. Niektóre elementy w domu będą wyglądać jak trójwymiarowe. Dlatego musimy zgiąć w paru miejscach. O tak. A teraz po prostu... O, Sami, czy ty zrobiłeś tę futrynę? Tak, to ja! Świetnie! Zapomniałam o niej. Dobrze, co jeszcze tutaj umieścimy? Mniej gadania, więcej robienia! Zobacz! Jakie to fajne! Łapka w górę, jeśli się zgadzacie. Tymczasem dodam parę uroczych detali. O, na fetę! W tym pokoju jest sporo zieleni! Ale Susan, to ma być mój projekt! Jeśli pozwolisz! To następne pomieszczenie opracuję sam! O, ale ja chcę ci pomóc! Będę wykonywać twoje polecenia! Dobrze, pomóż mi to pokolorować! Wow, Sami! Kiedy to wszystko namalowałeś? Mam swoje supermoce! Zaczynamy! Wszystko jest takie ładne i kolorowe. Co robisz, Su? Teraz musimy je powycinać. Mam rację? Tak, ale zróbmy to szybciej. Patrz i ucz się. Widzisz? Mówiłem! A teraz zajmiemy się resztą. Podłogą! Łazienka gotowa. Teraz najważniejsze. Wygodne meble. Uwielbiam tę część. Nikt mi nie pomagał! Co ty na to, Suzy? To wygląda idealnie, Sami! Te drzwiczki się otwierają! Super! Wszystko świetnie przemyślane! Nawet drobiazgi! Pięknie! Ale mamy jeszcze dwa pomieszczenia! Ciekawe, jak będą wyglądać! W porządku! Podłoga i płytki ścienne gotowe! Możesz działać! Wow, dzięki, Sami budowniczy! Przeszedłeś samego siebie. Ale ja też nie próżnowałam. Popatrz, jaki ładny komplet. A może go ustawimy... O, tu! Nie ma kuchni bez właściwych urządzeń! Aha, masz rację! Czekaj, czekaj! To nie wszystko! O, Sami! Oto okap kuchenny. I jeszcze parę ozdób. Tutaj. I tutaj. Najważniejszą częścią kuchni? O, oczywiście, że lodówka. Właśnie. Proszę, weź. Wow, pokaż. Nic w niej nie ma. Tak nie może być. Pamiętaj, kluczem do sukcesu projektanta wnętrz jest realistyczna prezentacja. Wow, słyszycie to? Ale mądre. Nie zapomnijcie dać łapki w górę. Dużo się dziś nauczycie. W porządku, kuchnia chyba jest gotowa. Zostało nam jeszcze to fioletowe pomieszczenie. Urządzimy tu pokój dzienny. Co ty na to? O, chyba czytasz mi w myślach, Suzy. Zdrowi! Zgodnie z teorią stref Stibidawy, lepiej ustawić siedzisko przy ścianie. Jak można się nie zgodzić? Ładna kanapa? Jest! Nikt nie chce mieszkania bez telewizora, prawda? Mamy dla was magiczną sztuczkę. Zrobimy to i... Voilà! Oto urocza roślinka. Czyż nie pasuje do tego miejsca? Cóż, Samuel Wielki też doda swoje dwa grosze. Hej ty, na co czekasz? Rusz się! Super! Kciuk w górę, jeśli się zgadzacie. Dodajmy parę ozdób, które poprawią atmosferę. Nie zapomnijcie o oświetleniu! To także bardzo ważne! Okej, Sami. Chyba już skończyliśmy. Już? Świetnie się bawiłam przy tym projekcie! Możemy zorganizować jakąś zabawę. Z wielką przyjemnością! Ale najpierw pokażmy go naszym widzom!
Kochani, zobaczcie, jaki fajny ludzik! Ta piękna dziewczyna bardzo chce pooglądać telewizję! Słyszała o kanale pewnego przystojnego szlamika! Co za wygodna kanapa! Aż nie chce się wstawać! Przesunąłbyś się? Nie mieszkasz sam! Komuś brakuje zabawy lalkami! Prawda, bardzo mi się to podoba! Co my tu mamy? Ej, gdzie moja pizza? Upsi! Nie znalazł pizzy, więc postanowił wziąć prysznic. Jakie to dobre! Wy też dokładnie szczotkujcie ząbki! Zostawmy tu tego gościa. I połóżmy dziewczynkę spać. Ma za sobą długi dzień. Proszę bardzo, słonko. Naszym dwóm postaciom z pewnością wygodnie się tu mieszka. Tak, gdyby tylko można było nosić to wygodnie ze sobą. O, na fetę, jak mogłam ci tego nie pokazać? Przejrzyj się. Proszę. Voila! Co? Niech mnie czedar! Susan, to wspaniałe! Można to łatwo rozłożyć. Tada! Teraz z pewnością dostanę pracę projektanta wnętrz. Dzięki, Su! Kochani, czy podobał wam się dzisiejszy odcinek? Na naszym kanale znajdziecie inne, równie ciekawe filmiki. Pa, pa! Dlatego tyle, ty to on, Su! Hej, Sami, co tam? Oglądałam to. To ten dom! Jaki dom? O czym ty mówisz? Mieszkałam w nim w Tibidabo! Su, nie masz pojęcia, jaki był piękny! Nie smuć się, Sami, mam świetny pomysł! Jaki pomysł? Zrobimy ten dom z tektury! Upamiętnimy lata, które spędziłeś w Tibidabo! Cudownie! To na co czekamy? Chodźmy! Hej, kochani! Dziś zbudujemy casita, czyli magiczny dom rodziny Madrigal! Ale nie musimy jechać do Kolumbii. Potrzebujemy tylko tektury. A teraz? A teraz ja, Samuel Wielki, zaśpiewam piosenkę, żebyś się wczuła w rolę. A gdzie gitara, banjo albo inny instrument? Potrzebujesz akompaniamentu. Nie mam ich, ale mogę je narysować w 5 sekund. Licz! Dobrze. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sami, już! Już wróciłem! Wszystko gotowe! Teraz to wygląda jak ściany, a nie tektura! Dziękuję, Sami. Odsuń się na chwilę. To gorący klej. Nie chcę cię poparzyć. Kochani, ostrożnie na tym etapie. Uważajcie na palce. Popatrz, Su, kupiłem łuk! Jestem silny jak Luisa Madrigal. Potrzebujesz go? Pewnie. To będzie przejście na podwórko. Brama do baśni. Ja się zajmę budową, a ty wymyśl ozdoby. Mam tu dość kolorów. Będę jak Izabela Madrigal. O ile pamiętam, Izabela tworzyła kwiatki, a nie kolory. I musisz zapuścić włosy. Su, wiem, że zrozumiałaś, o co mi chodzi. Weź okienka do kasity. Żartowałam. Wiem, że wszystko ma być kolorowe. Wejście prawie gotowe. Co ty na to? Chyba mnie oszukujesz. Nie widzę w środku magii. Cierpliwości, to dopiero początek. Pomóż mi dekorować. Wiem, że nic beze mnie nie zrobisz. Zawsze chętnie ci pomogę. Ale obiecaj, że kasita będzie tak samo magiczna jak w filmie albo jak mój dom w Tibidabo. Obiecuję. A swoją drogą opowiedz mi o domu w Tibidabo. Chyba był zaczarowany i dawał ci magiczne moce. Jak to się działo? Tak jak kasita za pomocą klamki? Czy miał też tajemnicę, której trzeba było chronić? Chcę wszystko wiedzieć! Oczywiście, że miałem moc dzięki domowi, ale działała tylko w Tibidabo! Czemu? Czy Tibidabo chroni mieszkańców przed światem za pomocą magii? Mniej więcej! Wiedziałem, że jesteś mądra, Su! Dziękuję! Sprawdźmy, jak się prezentują te części domu! Świetnie! A teraz pora zrobić małe domki i wieże! Musisz mi znów pomóc. Jesteś najlepszym dekoratorem, wiesz? Jasne, Su! Pewien przyjaciel z Tibidabo ma taki zielony dom. Umie też sterować pogodą. Tak jak Pepa Madrigal. Czekaj, muszę ci coś przynieść. Oby to nie był fajerwerk albo inny żart. Chcę dokończyć ten dom. Już pamiętam. Przyjaciel mi to dał, żeby wywoływać słońce.
Sami, zapomniałeś, że jesteśmy w domu. Nie mamy tu słońca, tylko lampy. Chcesz, żeby zawsze świeciły? Zobacz, wszystko świetnie wygląda. Dodajmy część, z której zrobimy dach. I to wszystko. Wiem, że jesteśmy w środku, ale magia nie ożyje bez światła. Okej, teraz zajmijmy się częścią domu po prawej stronie od wejścia. Czekaj, czekaj, motylku, wracaj! Pokaż mi drogę, pokaż mi radość! Sami, skąd masz tego motyla i czemu go gonisz? Daj mu spokój, motyl nie jest twoim przewodnikiem, tylko owadem. Lepiej chodź tu, potrzebuję pomocy. Kto ma ozdobić dom? Dobra, mam na to parę minut. Hokus pokus, nuk skrybogus! Hop! Gotowe! Wydaje mi się, że Cassita musi mieć więcej części. Postaraj się bardziej i dokończ. Zgoda. Koniecznie potrzebujemy dachu. Ta część jest gotowa. Jesteś wolny na parę minut. Zrobię podstawę dla wieży, a ty... Sami, gdzie jesteś? Złapałem żółtego motyla. Antonio mi pomógł. One uszczęśliwiają, wiedziałaś? Teraz już wiem. Ale nie łapię motyli, żeby być szczęśliwą. Wolę je oglądać. Łatwo cię rozproszyć. Nie skończyłaś podstawy. Dobrze, jak chcesz. Pokaż, o co chodzi. Raz, dwa, trzy! Raz, dwa, trzy! Dekorujesz ty! Popatrz na to, Suzy! Teraz wygląda świetnie! Super! Ja w tym czasie skończyłam główną część wieży. Połączę te części, żeby je ustabilizować. Popatrz sami, co potrafię bez czarów. Dodam jeszcze kilka elementów wieży. Pora na magię! Gdzie zamontować klamkę? Sami, poczekaj. Buduję właśnie wieżę, gdzie Bru... Stop! Nie wolno mówić o Brunie. Kto wie, co się stanie. Ale trzeba zbudować wieżę. Inaczej babcia Alma będzie smutna. Kiedy nas odwiedzi, to zobaczy, że ją szanujemy. Dobrze, poczekam, aż skończysz i wykorzystam to. Upsi! Kiedy oglądałam Encanto, nie zrozumiałam, jak tu mieści się pokój Bruna. Cassita jest dla mnie zbyt czarodziejska, niezrozumiała i skomplikowana. Su, przetnij to na cztery części. Mam pomysł. Dobrze. Poza tym szczypce są ostre i nie powinieneś ich ruszać. Su, przegapiłaś coś. Te rogi, nie podobają mi się. Już. Jesteś zadowolony? Su, wieża nie ma dachu. Przekaj to do Cassity. Jak sobie życzysz, Sami. Lepiej wiesz, jak powinna wyglądać. To będzie pasowało. Sami, czy czegoś nie przegapiliśmy? Daj mi parę sekund! Samuel Wielki wszystko naprawi! Tak powinien wyglądać magiczny dom! Dziękuję, Sami. A teraz ja nad nim popracuję. Czekaj, spieszysz się! Jeszcze nie skończyłem! Dobrze, nie martw się. Rób, co chcesz. Dziękuję. Hop. Raz, dwa, trzy! Już jest dobrze! Pracuj dalej, tu. Dodajmy jeszcze parę detali. Czekaj! Zapomniałaś o najważniejszej części! Bez świecy Cassita w ogóle by nie istniała! Jasne! Wiedziałam, że coś mi umknęło. Nie martw się, Sami. To mi zajmie parę minut. Pokój powinien być różowy? Jak mogłam zapomnieć o twoim ulubionym kolorze? Ta świeca ma specjalny wzór! Nie jak w Cassicie, tylko jak w moim domu, Kibidabo! Nie mówiłeś, że miałeś w domu świecę. Bo to tajemnica, a więc nikomu nie powtarzaj tego, co usłyszysz. Abrakadabra! Każdy mieszkaniec Kibidabo miał moce, jeśli miał magiczną świecę. Wow, to ciekawe. Magiczna świeca, moce, sekrety. Im więcej słyszę o Kibidabo, tym bardziej chcę tam jechać. Wybacz, tu, bardzo niewielu ludzi może tam jechać. Nie mogę wskazać ci drogi. Szkoda, ale przynajmniej będę miała makietę domku. Nie smuć się, Su. Pewnego dnia też zyskasz moce i świecę. Może jestem jak Mirabel. Moje moce to coś wyjątkowego i zwyczajnego jednocześnie. Dobry tok rozumowania, Su. Trzeba ustawić świecę w tym oknie. Niech ci pomogę. Najważniejsza część Cassity gotowa. Świeca dla każdemu moc. Masz rację, Sami. Świecowy dom pasuje do całego projektu. A teraz dodajmy źródło światła. Jeśli jesteś naszą Mirabel, to Bruno miało tobie wizję, prawda? Może, ale to będzie tajemnica. Między mną a Brunem. Wróćmy do Cassity. Czeka na nas. Co ty na to? Może połóżmy dachy na wszystkich częściach domu? Rety kotlety, ale
Pomocy! Brakuje! Dachówek! Wiem! I mam pomysł, jak je zrobić. Chciałem spróbować, ale mi się nie udało. Co ty na to? Sami trzeba przykleić dachówki do budynku, a nie do siebie. O, na fetę! Zrobiłem parasolkę na spacer w deszczu! Ups! Kiepski pomysł, Sami! To są dachówki z tektury. Zmiękną! Zapomnij o dachówkach! Popełniłaś wielki błąd! Gdzie jest komin? Nie martw się, pamiętam o nim. Widzisz? Skończyliśmy budować dach. Uspokój się, dobrze? Tu, zaraz! A gdzie są schody? Chwilę, zbudujemy je za pomocą magii. Patrz! Schody gotowe! Fajnie, co? Postawmy je tutaj. Wyobraź sobie, jak mieszkańcy wchodzą tędy po swoją moc. Tu, dokończmy wszystko jak najszybciej! Pewnie, Sami, ale już zostało tylko parę elementów. Świetnie! Ozdobysza moja działka! Patrz, co zrobiłem! Fajnie! Nie pomyślałam o tym. Jesteś mądry. Wiem! Daj mi chwilę, a wszystko będzie gotowe! Niech mnie Cheddar! Dom wygląda jak ten mój Stevie Dabo! Podłoga gotowa. Potrzebujemy kwiatów. Izabela, przyniesiesz je? Dobrze, Su, będę twoją Izabelą, jeśli chcesz. Zobacz, Sami, nasz dom jest doskonały. Zupełnie jak Casita albo dom Stevie Dabo. Magiczną moc! Oto klamka! Jeszcze chwila, Mirabel nam pomoże. Zna wiele tajemnic. Abrakadabra! Samuel Wielki zyskuje moc! Rety kotlety, to się dzieje! Znów mam swoją magię! Wypróbuję ją! Kokos pokus, subskrybuj! Na pewno każdy kiedyś zyska moce. Poczekajcie na magię, a ona się zjawi. Pa, pa! Agencja Nieruchomości Szlam to rzetelny partner biznesowy. Spełnimy wasze marzenia. Jestem agent Sam i znajdę ci idealny dom. Spokojnie, nie krzyczcie. Wszystkich się zajmę. Ty oszuście. Obiecałeś nam domek. To hańba. Zaufałyśmy ci. Jak to? Dzięki, Su. Uratowałaś mnie. Czemu nigdy nie dotrzymujesz obietnic? Nie wiem, czemu lalki się denerwują. Znalazłem im domek. Czego jeszcze chcą? Nazywasz to domem? Niemożliwe! Oj! Cóż, kolejny raz muszę ci pomóc. Możesz na mnie liczyć! Cześć, kochani! Jak wiecie, Sam nie jest dobrym agentem nieruchomości. Ej, czemu mnie wyzywasz tu? Auć! Sprawdźmy, jaki z niego budowniczy. Pochodzę z dynastii najsłynniejszych budowniczych w Stevie Dabie. Naprawdę? To ciekawe. Zbudowaliśmy tyle domów, ale jakoś nigdy o tym nie słyszałam. To ma być tu? Bo jestem bardzo skromny. Nie chciałem się chwalić, wiesz? To dla mnie kolejna nowość, Sami. Pora na małą sztuczkę. Raz, dwa, trzy, cztery, voila! Su konstruktorka? Czy to pani? Tak. Oto list od pewnego sprytnego szlema. Proszę, to dla pani. Ciekawe, co to jest? Wow, to brakujące powierzchnie. Aha, sam je wyrzeźbiłem. No pewnie, że tak. Mnóstwo tutaj różu. Skoro to dom Sama, to musi być dobrze widoczny. Dom Sama? Przecież też uczestniczę w tym przedsięwzięciu. Projektuj wnętrza! Naprawdę? To mi się podoba!
Do dzieła! Co ty na to, Sami? Czy spodoba się lalkom? Spokojnie, już wiem! Co? Coś mi wypadło! Co ty? Auć! Wow, co to jest? Okazuje się, że obiecałem umeblować dom! Ale nie martw się! Wszystko przygotowałem! Naprawdę? To masz szczęście, bo uwielbiam małe mebelki! Wygładźmy te krawędzie! O tak! Świetnie! Swoją drogą też możesz coś zrobić! Robię! Proszę, nie rozpraszaj się! Zobaczysz! Jaki tajemniczy! Materac już jest na miejscu, a nasze łóżko pasuje do koloru ścian! Wiesz, że mam wiele alter ego, prawda? Oto prezent od Sama Krawca! Wow, Sami, jakie one śliczne, prawda? Łapka w górę, jeśli też tak uważacie! Ha! A myślałaś, że jestem leniem! Nasza sypialnia musi koniecznie mieć toaletkę. Postawmy ją tutaj. Wygląda świetnie. Co jeszcze potrafią twoje alter ego? No weź! Spójrz, Sami stolarz zbudował tę przestrzenną szafę. Jest świetna, ale stolarka Su chce coś dodać. I teraz wszystko się tu zmieści. Dla mnie kuchnia to najważniejsza część domu. Musi być praktyczna. Połączymy części kuchenki drutem. Będą się otwierać i zamykać. Red kotlety! Su, jesteś genialnym inżynierem! Dlaczego się tak zdziwiłeś? Drzwi szafki zrobimy tą samą metodą. Wszystko jest proste. Rozumiem, że ten mebel jest kanciasty z jakiegoś powodu. Tak, tu będzie zlewozmywak, ale najpierw wymyślę, jak go zamontować. Wzywałaś hydraulika? He, zrobię to w treninga! Wszystko gotowe! O, doskonała z nas drużyna! Spójrz, jak ładnie zamontowałam kuchenkę. Teraz dodajmy tu ozdoby. Świetnie nam poszło. Najważniejsze to dokładnie mierzyć. Ten stojak z półkami będzie pasował do tej ściany. Ach, ile słodyczy można tu będzie schować! Uważaj, Suzy! Już tam idę! Wow, jakie śliczne! A stół można postawić tu. Prawie zapomnieliśmy o lodówce! No tak! Bez niej nie będzie kuchni! No proszę, chyba świetnie nam poszło. Teraz dokończę pracę nad ścianą. Z tej strony też. A oto balustrada dla bezpieczeństwa. Łapka w górę, jeśli się zgadzacie. Czemu w garażu nie ma już drzwi? Znacznie lepiej. Od razu lepiej. Bardzo praktyczne. Słyszysz? To pewnie nasz dach. Pomogę ci. Susan, będzie jeszcze jeden dach! Mam. Jeszcze trochę i wszystko będzie na miejscu. Doskonale! Misja zakończona! To zupełnie inny styl. Dodam jeszcze coś. Hop! Już widzę, jak lalki będą pić kawę rano i herbatkę po południu. Skoro o nich mowa, Suzy, nie rozumiem. Jak się dostaną na piętro? Pofruną czy co? Pewnie, że nie. Już pokazuję. Nigdy nie robiliśmy takich schodów. Oto pierwszy stopień. Resztę zrobimy dokładnie tak samo. Ale każdy będzie innego koloru. Teraz zrobi równą krawędź. Wyglądają idealnie. Nie do końca, Suzy. Idealnie będzie dopiero teraz. Co? Wow, świetny ruch, Sami. Jak fajnie. Mam rację, koleżanki? Policzmy, kochani, ile tu będzie schodów. Naliczyłam 11, a wy ile? Auć! W porządku, przy schodach musi być odpowiednia barierka. Wykorzystajmy magię. I ostatni szczegół. Ej, zdrowi! Schody godne najlepszych lalek. Pora je zaprosić do nowego domu. Nie odchodźcie. Proszę tędy, drogie panie. Sam agent nieruchomości dotrzymuje zaraz słowa. Zaraz się przekonamy. Gdzie jest dom? Gotowe. Otwieraj. Voilà. Wow, spójrz na to.
Jaki piękny balkon! Zawsze chciałam taką markizę! Dziękujemy, panie agencie! Powiemy koleżankom, żeby do pana przyszły! Zrobić wam zdjęcie na pamiątkę pierwszego dnia w domu? No jasne! Ach, co za świetny pomysł! Bliżej siebie! Powiedzcie, sprytny szlam! Pipi, uwaga, cofam! Ostrożnie, bo parkuję! Super! Wow, jaki ciężki kosz! Ostrożnie na schodach! Hop, hop, hop! O, wspaniałe kolory! A barierka jest genialna! I ostatni krok. Zacznijmy od kuchni. Co my tu mamy? Rondelek! Postawmy go na kuchence. I jeszcze jeden. A to będzie miejsce na wyposażenie kuchni. Na stojaku będą talerze i miski. To wygląda świetnie! Zgłodniałam od tej przeprowadzki. Muszę coś ugotować. Ale lodówka jest całkiem pusta. Szybka wyprawa do sklepu rozwiąże problem. Teraz ugotujemy zupę warzywną. A, pięknie pachnie. No, 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 co my tu mamy? Wow, ile pięknych strojów. Znajdźmy dla nich miejsce. Powieśmy sukienki na wieszakach, żeby się nie pogniotły. I wstawmy je tutaj. Doskonale! Jak to miło mieć dużą szafę. Wszystko się mieści i to z łatwością. To powinno trafić do szuflady. Hop i hop. Ale widok jest po prostu wspaniały. A balkon trochę pusty. Wstawmy roślinę doniczkową. Podlejmy ją. Wow! Tak to bywa na dobrze nasłonecznionych balkonach. Malowanie się w tym miejscu każdego ranka będzie przyjemnością. Tej ścianie brakuje ładnych ozdób. Powieszę ulubione zdjęcia albo piękne obrazki. Zawieśmy je nieco asymetrycznie. To mi się podoba. Co za wygodne łóżko z miękkim materacem. Ach, mam ochotę na drzemkę. Nie miałam czasu wszystkiego obejrzeć. Jaki piękny mały ogródek. Czego jeszcze trzeba do szczęścia? O, dobrze być w domu. Świetnie nam poszło. Zgadzacie się? Może macie ochotę zwiedzić dom? Chodźmy! Lalkom spodobał się różowy dom. A wam? Jeśli tak, to dajcie łapkę w górę i subskrybujcie nasz kanał. Pa, pa! Suzy, już wiem! Zostanę filozofem! Wow, świetnie, Sami! Podziel się swoją mądrością. Życie jest... jak hamburger! Może być? Miękkie z wierzchu, ale z nieświeżym kotletem w środku? Co ty jesz za hamburgery? Chyba niedobre. Co z tą filozofią? Cóż, jeśli chcesz, to chodź do lokalu z burgerami. O, chętnie. Lubiłam zajęcia z filozofii w szkole. To kiedy idziemy? Natychmiast. Najpierw go zbudujmy. Wiedziałam, że nie będzie łatwo. Dobrze, bardzo chętnie. Nawet filozofowie powinni umieć pracować rękami. Nie pchaj się! Już robię miejsce! Dostawa nie czeka. Możemy zaczynać? Jasne! Pokażę ci najlepszego hamburgera na świecie! Rozpocznijmy budowę. Lokal będzie mieć kolorowe ściany. Jeden szybki ruch. I pierwsza ściana gotowa. Co teraz? Oto druga ściana. Szybko to skończymy. Świetnie, Sam. Dzięki, skonstruowałem mebelek. Super. Musimy go wykończyć. Najlepiej modeliną. Gliniany duszek. Sami. Kochani, zwińmy modelinę w kulkę. A potem zgniećmy.
ma być całkiem płaska. A teraz pokolorujemy kuchnię. Do dzieła! Ja to spłaszczę, Suzy! Głową będzie szybciej! Poszło ci tak świetnie, że musimy okroić krawędzie. Wytnijmy je ostrożnie i pracujmy dalej. Ostatni element. Czym jest kuchnia bez piekarnika? Niech będzie tutaj. Świetnie! Bez niego nie upieczemy bułeczek! Tak jest! Nie zapominajmy o uchwycie! No proszę, o wiele lepiej, prawda? Z drogi, niosę świeżo upieczone guziczki! W samą porę! Zamontujmy je na piekarniku. Siup! I gotowe! Co za czary, Su! Mamy sporo miejsca. Zapełnijmy je! Powieśmy fajne plakaty! Pić mi się chce. Sami mamy coś do picia? Nową sentencję! Chcesz coś? To se zrób! Co za wyrażenie! Nie będziesz moim mentorem. Bla, bla, bla! No nic. Każdy lokal ma dystrybutor z napojami, prawda? Zbudujmy go! Lubicie napoje gazowane, kochani? To moje ulubione! Chcesz łyka? Przyjmujesz zamówienie, choć nie skończyliśmy budowy. Pierwszy kran gotowy. Dwa następne zbudujemy szybciej. I pach! No proszę, napijmy się wszyscy. Ja pierwsza. Ach, co za orzeźwienie. Zaraz! Poproszę dolara i napiwek. Co? Sami mogę dostać zniżkę? Proszę. Suzy, szykuj się! Nauczę cię, jak smażyć najlepsze frytki. Przynieś ten plastikowy przedmiot. Ale się rządzisz. Co teraz? To oczywiste. Pora rozrobić modelinę. O tak! Kochani, mamy jedną długaśną frytę. Potniemy ją na małe kawałeczki. To najprostsze frytki w moim życiu. Ale zabawa. Jedzenie i zabawa. Podstawy mojej filozofii. Kochani, zainteresowani? Jeśli tak, to łapka w górę. Co wolisz? Ketchup czy musztardę? Trudny wybór. Chyba wolę ketchup. Weź pierwszy kęs sami. Proszę. Doskonale chrupkie i ciepłe. Znalazłem natchnienie. Chyba jesteś gotów na nowe arcydzieło kulinarne. Tak, zrobimy doskonałego hamburgera. Ja wybiorę składniki. Najpierw puszysta bułka i sałata. Dodajmy też pomidora. Na to świeżo wysmażony kotlet. Ani kęsa, dopóki nie skończymy. Teraz plaster sera. I na koniec górna część buły z ziarnem sezamu. Jakie pyszne. Nie tak prędko, Suzy. Najpierw interesy, a potem jedzenie. O, sam. Psujesz piękną chwilę. Nieprawda. No weź, Su, czekam. Znacznie lepiej. Gdzie to położyć? Tutaj. Zrobiłam jeszcze jeden. Suzan, cierpliwości. Ach. Co za bałagan. Czemu mam to sprzątać? Jeśli nabałaganiłeś, to powinieneś zrobić porządek. Wow, Suzan! Też zostałaś filozofką! Powiedz mi coś, czego nie wiem. Hej, szlokratesie! Tu są napoje chłodzące. No, no, no! Red kotlety wygazują się! Pomoc już jest w drodze. Ile mamy czasu? Aż sztuczny lód się rozpuści! Ups! Zdążysz! Tak, to brzmi obiecująco! Siup! Wszystkie elementy lodówki gotowe. Teraz je złóżmy, począwszy od półek. Suzy, patrz! Lód się topi! Sami przestań! Widziałam, jak go depczesz. Widzicie? Psuje zabawę. Kochani, przyspieszmy. Sam zrobił coś nowego. Proszę. Musimy to wypełnić. Tak, jest pusta. Masz rację. Spróbujmy tego. Nie mam już siły. Pomóż! Podaj. Pomogę. Kratka do piekarnika. Dodamy na wierzchu elektryczne palniki i gotowe. Dzięki! To mogę już jeść! Nie dasz mi ani kęsa? Gotowe!
przyklejmy do stołu? Najpierw musimy go złożyć. Przykleję nogi. A ja zajmę się krzesłami i miękkimi poduszkami. Kochani, już prawie gotowe. Znajdźmy dobre miejsce. Postawmy go na środku, żeby pomieścić krzesła. Tu zrobiłem krzesełka dla ciebie, mnie, puszka i któregoś z naszych szczurów. A te paski z pianki są do... czego? Retkotlety, zapomniałam o obarciach! Oddychaj, pomogę ci. Najpierw trochę kleju. O, proszę. Hop, idealnie. I przyczepiamy je do krzesełek. Najwyższy czas powiesić ozdoby! Świetny pomysł, Sami! A to prezent dla drugiej najlepszej twórczyni! Dzięki! Później skosztuję, dobrze? To bardzo miłe! Ostrzegam! Później nie będzie tak smacznie! Po co są te filary? Czemu, Su? Ozdobię nimi wejście! Wreszcie! Wszystko gotowe dla gości! Kochani, jesteście pierwszymi klientami. Co wy na to? Retkotlety! Ktoś ukradł tatę na jedzenie! Lokal chyba zyskał popularność. Każdy może tu wejść i coś ukraść. To może zbudujmy dach. Chodź, przyniesiemy go. Dobrze. Kochani, zapamiętajcie, bądźcie szefami, niech inni za was pracują. Tu, weź to. Dzięki. Do dzieła. Musimy wszystko skleić. Wow. Uważaj. To nie fair. Znasz lepsze sztuczki niż ja. To może zapomnij na chwilę o filozofii. Ślamiki się nie poddają. Zaskoczę cię. Zamknij oczy. Okej, jestem gotowa. To magiczna sztuczka? Nie, to moja nowa mądrość. To dość ciężkie. Nic ci nie jest, ale wielki hamburger. Oto pomidor i pyszny kotlet. Chciałam zrobić wielkie odsłonięcie, ale nie pykło. Teraz ja wygłoszę swoje przemyślenia. Przyjaciele zawsze pomogą. Rozumiem, przyjaciółko. Teraz na górę z nim. Czekaj, zabezpieczmy wszystko patyczkiem. Proszę. Jaki smakowity burger! Musimy wykończyć ozdobę na zewnątrz! Ostrożnie. O tak. O, wygląda wspaniale! Jeszcze jeden szczegół. Gotowe! Pierwszy chciałem to powiedzieć. Nieważne. Chcecie zobaczyć, co zbudowaliśmy, ludziska? Radio Tibi Dabo! Najnowsze wieści. Przy drodze głównej otworzył się nowy lokal z hamburgerami. Zapraszamy wszystkich. Na razie. Radio Tibi Dabo. Mam ochotę coś spróbować. Co za wspaniały hamburger. Tu się to spodoba! Susan, czy wstąpisz do mojego klubu burgerowych filozofów? A dostanę jakieś gratisy? Na przykład darmowy posiłek? Dam ci podwójną porcję frytek! Super! To będę gorliwie słuchać twoich nauk! Juhu! Powtórz jeszcze raz burgerową sentencję! Życie jest jak hamburger. Sztuczne i zrobione z pianki. Nie udało się. Sami się zezłościł. Subskrybujcie nasz kanał, żeby wiedzieć, kiedy pojawi się następny film. Dołączcie do nas! Zdrówka!
Twierdzi pani, że wszystkiego próbowała, ale sama nie rozwiąże tego problemu? Lepiej to skonsultuję z koleżanką. Panno Susan! Tak, doktorze? Co się dzieje? Mamy trudny przypadek. Agent Baby twierdzi, że jest zazdrosna o koleżanki, księżniczkę Jasminę i Elzę. Obie mają piękne pokoje, ale nie chcą nikogo przyjąć. A Agent Baby mieszka z siostrami, które nie chcą jej wpuścić. Aha, rozumiem. To złożona sytuacja. Ale znam ekipę zawodowców, którzy stworzą piękny pokój i zadbają o twoją stylizację. Mówi pani o nas, prawda? Oczywiście. Chodźmy, zróbmy projekt. Zaczynamy! Cześć, kochani. Zobacz, co my tu mamy. Paczkę LOL Surprise Hair Goals? Fajnie! Nie wiedziałem, że robimy unboxing. Nie, to jest stare opakowanie. Pamiętacie? Tutaj jest pojemnik w kształcie sprayu do włosów. Kochamy lalki LOL. To wspaniałe, że są zapakowane w rzeczy, którymi też można się bawić. Tak, a teraz łapka w górę, jeśli macie choć jedną lalkę LOL! W porządku, do dzieła! Mam młotek, a ty weź wiertarkę! Nie planujemy żadnych prac budowlanych. A. Najpierw pomóż mi wybrać tapetę. Ten kolor nie jest już modny. Okej, a co myślisz o tym? Jest jaśniejszy. Nie, nie, różowy tu nie pasuje, wiesz? Agent Baby będzie w nim wyglądać blado. Okej, wiesz co? Sam coś zaproponuj. Ze wielką przychylnością wszystko przygotowałem. Wow, Sami, co za wyszukany smak. O, chciałabym taką tapetę we własnej sypialni. Jedno słowo, a razem z Rogerem wyremontujemy twoją sypialnię! Może skupimy się na tym? Kochani, bądźcie bardzo ostrożni. Nie spieszcie się. Inaczej na ścianach pojawią się zagniecenia. Oczywiście bardzo ważne, żeby wszystko dobrze wymierzyć. Trzeba być starannym. Jeśli macie kłopoty z cięciem i klejeniem, to poproście kogoś dorosłego o pomoc. W porządku, teraz potrzebujemy arkusz piankowy, lusterko i kilka koralików. Ach, przyniosę sama. Suzy, jesteś pewna, że sobie poradzisz? Okej, teraz przydałaby się pianka z brokatem. Ta część trafi tutaj. Zbudowaliśmy półkę. Hej, Suzy, nie znalazłam lusterka. Czy może być naklejka? Potrzebujemy czegoś solidnego. Nie martw się, poproszę Rogera, żeby mi pomógł. Oto urocza toaletka. Ale ta ściana wygląda na pustą, prawda? Czy dorobić więcej półek? Półki są nudne. Wow, spójrzcie na to, kochani. Ale wspaniałe lustro. Dodajmy jeszcze parę świecidełek. Skoro nie półki, to co powinniśmy zbudować? Umywalkę. Co? Wierz mi, warto mieć pod ręką umywalkę, kiedy robisz makijaż albo fryzurę. W porządku. Z czego ją zrobimy? Z tego! To jedno z opakowań od LOL Surprise. Heh, zawsze mi mówisz, żeby wyrzucać takie rzeczy. To dobry pomysł. Kochani, wspierajcie sama łapkami w górę. Proszę, delikatnie przyciskam. Super! Suzy, możemy zrobić kran z drutu! Znalazłem idealną część, ale nie wiem, gdzie jest. Dziwne. Gdzie? Mam. Za tobą. Zawsze to samo. Swoją drogą to dobry pomysł. Zagnijmy drut w ten sposób, żeby miał dobry kształt. A teraz dodamy koralik, żeby wyglądał realistycznie. Zgadza się. Właśnie o to chodziło. Pokażę wam coś bardzo błyszczącego. To bardzo ciekawe! To naprawdę sporo brokatu! Co to będzie tu? Zaraz zobaczysz! Zdejmijmy to. I voilà! Oto piękny stołek! Wyjątkowy! Dzięki temu elementowi będzie pasował do pokoju.
Wow, jesteście pod wrażeniem? Ja na pewno. Nie odchodźcie, to nie koniec. Kochani, teraz zrobimy dla mnie parę rzeczy. Tak się cieszę. Wykorzystamy niesamowity przedmiot. Zgadza się. Tu mamy gumowe części długopisów. Rozetnę jedną z nich. O tak. A potem nałożę na inną część. W ten sposób. Tak powstają wałki do włosów. Wezmę jeszcze jeden i przetnę na pół. Siup! Teraz biorę wkład z kleju. Oto mały dezodorant. Wow! I co wy na to? Przestań, Suzy! Mam łaskotki! W porządku. Teraz jeszcze jedna gumowa część. I część wkładu, żeby zrobić lakier do włosów. Za pomocą markera sprawimy, że będzie realistyczne. Można ozdobić naszą puszkę, na przykład brylancikiem. Skoro mowa o brylantach... Suzy, zobacz, jaki zrobiłam flakonik z perfumami! Spójrzcie na to! W środku jest pewnie zapach szlamiku. Postawimy je tu. Oto firmowy zapach Su. A może coś błyszczącego? Świetny pomysł! W ten sposób zrobicie wszystko, co chcecie! Zanim wykorzystacie długopisy, upewnijcie się, że nie będą nikomu potrzebne. Możecie też wykorzystać stare, które już nie działają. To by było w pewnym sensie ekologiczne rozwiązanie. Retykotlety! Co się stało, Sami? Polałam się cały klejem, ale spokojnie, nic mi nie jest. Właśnie widzę. Dzięki tobie mam kolejny pomysł. Nasza lala potrzebuje ręczników papierowych. Moim zdaniem to najfajniejszy domek dla lalek na świecie. Zgadzacie się ze mną? Jeśli tak, to łapka w górę. Wszystko jest na miejscu. Zobaczmy, co na to Agent Baby. Pamiętaj, że możesz powiedzieć, jeśli coś ci nie odpowiada w twoim pokoju. Dobrze? No to do dzieła. To ciekawe. Sami, chyba już wszystko jasne. Tak? Aha. Mówi, że ten pokój jest taki, jaki sobie wymarzyła. Ale? Ale nie jest pewna, czy obecna fryzura pozwoli jej na używanie wszystkich rzeczy. No jasne, całkiem zapomnieliśmy. Zobacz, co mam. Z tym nasza lala będzie piękniejsza od rozpunki. Ale najpierw trzeba poprawić twój makijaż, słonko. I mistrz Samuel powraca! Co mam przynieść? Pędzel do makijażu? Czy zwyczajny? Mam wszystko, czego trzeba. Lakier do paznokci? Poważnie? I odrobina brokatu. Przepiękny kolor. Pomalujemy oczy lalki. Będą cudnie silnić. Czemu na to nie wpadłem? W porządku, mistrzu Samuelu. Wezmę to. Pomogłem! Dzięki temu usuniemy nadmiar brokatu z jej buzi. Patrz, to zrobiłem z jej rzeczami! Wow, jakie błyszczące buciki! Prześliczne! Na pewno w tej sukience będzie jej do twarzy! Doskonale! Teraz weźmy się za jej włosy! Szczypta magii! Voila! O, ale piękna! Fajnie, że ma tak długie i gładkie włosy. Kochani, nasza Agent Baby obejrzy teraz wszystko, co dziś zrobiliśmy. Może nazwijmy ją Super Agent Baby? Tak, teraz jej życie całkowicie się odmieni. Kochani, łapka w górę, jeśli wam się podobało. Subskrybujcie nasz kanał i klikajcie dzwoneczek, jeśli macie ochotę na więcej. Do zobaczenia!
Żegnajcie! Mario, gdzie jesteś? Przed chwilą tu byłeś! Odezwij się! Mario, gdzie jesteś? A, duch! Nie boję się, ani trochę! A, ile tu jest duchów? A! Ej, co to ma być? O, na fetę, Mario! Czy ktoś cię uwięził w obrazie? Luigi, pomóż mi! Nie mogę się wydostać! Szybciej, proszę! Daj mi chwilę, Mario, pomogę ci! Duchobójczy odkurzacz! Odejdźcie, duchy! Cześć, kochani! Sam i ja graliśmy właśnie w Luigi's Mansion. Podobała wam się scenka? Zorientowaliśmy się, że brakuje nam najważniejszego rekwizytu – posiadłości. Zbudujmy ją. Zaczniemy od przygotowania fundamentów domu. A ja zajmę się w tym czasie duchami, to znaczy kurzami. Musimy zrobić niewielkie wzgórze, żeby dom był widoczny z daleka. Bój się! Duchy pomogą nam z domem! Gotowe! To będzie doskonałe miejsce na nawiedzoną posiadłość! Zgadzam się, ale ostrożnie. Duchy mogą pouciekać. Jesteś pewien, że je złapiesz? Co, Sami? Już jednego zrobiłem, to znaczy złapałem! Trzymaj mocno, żeby duch nie odleciał i nie wciągnął cię do obrazu! Ja w tym czasie zrobię płot, żeby uwięzić duchy w środku. Pracuj, Su! A ja zapędzę duchy w kąt za pomocą tych strzał! A może zrobimy z nich elementy ogrodzenia? Zobacz sam! Teraz zajmijmy się domem, w którym skryją się duchy. Hej, wracaj natychmiast! Złapię cię! Jestem Luigi, pogromca duchów! W dodatku znam się na czarach! Siup! Rety kotlety, udało się! Złapałem ducha, zupełnie jak Luigi! Wiedzieliście, że duchy często poszukują skarbu? Mojego na pewno nie znajdą. Dobrze go ukryję! Su, pomóż mi proszę! Pewnie. Pożyczę od ciebie parę koralików, żeby ozdobić dom, jeśli pozwolisz. O, nie spodziewałam się tego! Nie jestem duchem i nic więcej cię nie zabiorę. Obiecuję! Hop! Su, spójrz na to! Duchy zabrały mój zabawkowy dom! Zostały tylko drzwi! Drzwi? Świetnie! Przydadzą się w posiadłości. Bum! A jeśli wyskoczą z nich duchy i zabiorą także ten dom? Nie martw się, Sami. Po co miałyby go kraść? Przecież to głównie dla nich. Dobrze, dobrze, zgoda. Może kiedy będzie gotów, nie będą chciały z niego wychodzić. Sami, posmarwałeś to klejem? Świetnie! Teraz trzeba otworzyć dla nich przejście. Przez okna i drzwi. Każdy straszny dom powinien mieć dach i poddasze. Ten też. Co? A, duchy próbują ukraść dach, ale go odzyskam. Już mam. Patrz, duchy nieco go dopracowały. To bardzo trudne. Tak ganiać za duchami. One na pewno chcą jak najszybciej dostać ten dom. Możemy więc liczyć na ich pomoc. Co ty na to, Sami? Mam świetną nową fryzurę. Potrzebuję tego. Przykleję to do dachu. O, proszę, świetnie. Wiesz co, tu zmęczyłem się. Muszę się zdrzemnąć. To odpocznij, a potem będziemy razem budować. Potrzebujemy dachówek i to odpowiednio strasznych. Zrób je śmiało. W tym czasie ja złapię parę duchów. Może lepiej pomóż mi zamienić ten pasek w dachówki? Nic trudnego! Gotowe!
patrzy na cały dach. Oj, nie tylko! Wiesz, że szkło chroni przed duchami? Przyniosłem kilka tacy. Super, daj mi je proszę. Nie. No już, Sami. Zaraz, zaprzyjaźniłam się z duchami. Teraz nam pomogą. Spójrz. Masz rację, duchy świetnie się spisały. To znaczy ty. Dodam parę elementów, żeby nikt nie spadł z dachu. Tylko żartowały, ale to świetne drzwi do posiadłości. Goście już przed nimi stoją. Właśnie, potrzebujemy okien, żeby zajrzeć do środka. Stworzę je z niczego, abrakadabra. Jestem duchem tu, pomogę ci. Bu! Wow, czegoś wciąż brakuje. Popatrz, może jakiś ozdób? Powieszę je, wykorzystam magiczną różdżkę. Raz. Istny z ciebie czarodziej, Sami. Nasz dom jest gotów na następny etap. No proszę. Pora odwiedzić nawiedzony dom. Ta, ta, ra, da. Ej, czemu nie mogę wejść? Oto zasada. Możesz wejść do środka, jeśli duchy się zgodzą. To dobry pomysł. Duchy, zbudujcie tu jak najładniejsze schodki. Tu dodamy parę drzew. Oczywiście, jak mogłam o tym zapomnieć? Ale to nie będą zwykłe drzewa, tylko takie ze światów. Jak to? Najpierw spójrz w prawo, potem w lewo. To najlepsza nawiedzona posiadłość, ludziska! Drzewa też są gotowe. Pora przejść do następnego etapu. Chwileczkę, czegoś tu brakuje. Jak duchy rozpoznają z daleka swój dom? Mam pomysł. Świetnie. Spójrz na to, Sherlocku Szlamsie. Nie widać ich z daleka. Duchy to ominą. Te koraliki będą lampami. Potrzebujemy tylko dwóch otworów. A teraz ustawimy lampki na miejscu. Wciąż nie rozumiem, po co nam to? Zaraz wszystko zobaczysz. To będzie niespodzianka. Oby z białego bagna przyszły nowe duchy. Co ty na to, Sami? Ciekawe, czy zostawią na nim ślady. Sprawdźmy to! Sami, ostrożnie, bo cię oszukają i wpadniesz w pułapkę. Teraz zaznaczamy miejsca, gdzie posadzimy drzewa. O, i zamienimy ten kawałek pianki w nagrobki jednym ruchem. Gotowe! I co? Podoba ci się ten kolor, Sami? To ja pomaluję ten dom razem z duchami. W ten sposób będzie szybciej. Tak, nie mam cienia wątpliwości. Super szybka drużyna Sama i duchów. Sami, to jest piękne! Świetnie się spisałeś! Jestem z ciebie dumna! Jesteś genialny! Dodamy jeszcze parę elementów, na przykład rury i komin. Tu wszystko jest takie grzeczne! Wcale nie wygląda jak nawiedzona posiadłość! Cierpliwości, przyjacielu! Musimy to nieco pobrudzić! Duchy najchętniej mieszkają w starych domach. Albo wyglądających na stare. Ziemia stworzy taki efekt. Tu jestem pewien, że jeden z duchów to zatwierdził. Nie wątpię w to, ale wzmocnijmy efekt. Juhu! Tu duchy nauczyły mnie latać! Wow, co za zabawa! Przy okazji pomogę. Teraz ustawimy drzewa tak, jakby tutaj rosły.
Duchy lubią groby, które rosną jak rośliny. Chyba musimy dodać więcej zieleni. Proszę, przyniosłem. Świetnie, Sami. Przykryję ten fragment białym klejem. A potem mchem i suszoną trawą. O tak. A ja wysypię tutaj. Im więcej, tym lepiej. To znaczy straszniej. Potrzebujemy więcej detali. Wygląda, jakby nasz dom wyrastał z bagna. Super! Dodam jeszcze tu i ówdzie odrobinę farby. Świetnie! Sami zobacz, fajnie wygląda, prawda? Sylu, zapomniałaś o czymś! Oświetlenie! Nie, Sami, mam inny pomysł. Wykorzystam czary. Bum! O, to wygląda super! Czym by była posiadłość Luigi'ego bez Luigi'ego? Właśnie! Nasza posiadłość gotowa! Duchy mogą urządzić parapetówkę. Hop, hop, Sami! Wiem, że gdzieś tam jesteś. Pokaż się! Och, nasza posiadłość jest straszliwa. Ale gdzie jest Sami? Sylu, ratuj! Światło zgasło! I ktoś mnie tu uwięził! Sami, to tylko przerwa w dostawie prądu. Już wszystko dobrze. Wychodź. Jasne, ale najpierw pożegnajmy naszych widzów. Podobało wam się ludziska? Wkrótce zrobimy coś nowego. Do widzenia, pa! Sylu, no chodź, ale tym razem graj uczciwie. Dobrze, dobrze, zgoda. Pa, kochani, subskrybujcie kanał i dajcie łapkę w górę. Do zobaczenia. Zobaczmy. Co? Tylko 20 lajków? Zrobię inne ujęcie. Okej, co mogę wykorzystać? Trudno zdobyć lajki na TikToku. To oburzające! Nikt nie wie, kim jestem! Wypróbujmy coś razem. Przeglądałeś już trendy? Kotki? Okej, ale potrzebujemy ich sporo. Skąd je weźmiemy? Zanęcimy je. A gdzie będą mieszkać? Chcesz wyświetlenia i lajki, czy nie? No pewnie, do dzieła! Okej, zbudujmy koci domek! Dobrze! Hej, kici, kici, chodź tu, kiciusiu! Halo? Sami, co robisz? Kotki są w pudełku! Na tibidabę, a już miałem sklonować puszka! Wykorzystamy tylko drewniane kotki! Są takie śliczne! Wow! Też mi się podoba! Będzie wyglądał? Popatrz! Kotek jest rudo-biały i ma obruszkę. Przyklej z drugiej strony. Poza tym... mam coś dla pierwszego kotka. Lubią ryby, prawda? Proszę, teraz sobie poradzi na każdej powierzchni. Chyba... to na pewno przyciągnie inne. Sprawdźmy. Patrz, tamten się bawi. A ta szara kuleczka śpi. Jakie słodkie! Niedługo się wprowadzą do nowego domku. Oby im się spodobał. Co za śliczny domek! Gdybym tylko był mniejszy. Dodam na żółte, żeby było przytulniej. Hop! A to dla przypomnienia, że to jednak koci domek. Świeży tuńczyk! Łosoś w puszce! Komu? Nikomu? To sam wszystko zjem.
Nie ma mowy. Zostaw dla kotków. Potrzebują smakołyków. Zostaw puszki z karmą w domku. Zaczynamy budowę. Dobrze, ale jak się zepsują, to nie moja wina. Auć! Ej, zaczęły walczyć! Jak śmiecie! Red kotlety pasuje jak ulał! Dodajmy fajne, ciekawe zabawki. Skończyliśmy dekorować dom. Puchaci mieszkańcy, zapraszamy! Nie tak prędko. Projektant mebli nie dokończył dzieła. Włóżmy kocie jedzonko do środka, zaraz obok wejścia. Swoją drogą, tu są drzwi. Gdzie je wstawimy? To najlepsze miejsce. Jedno wejście nie wystarczy. Proszę. Chcesz podrapać? Chętnie ci sprzedam tę drapaczkę. Wymienisz się? Studio przysłało drewniany domek. Twierdzisz, że to wygodny domek? Weź drapaczkę i daj mi to. Kochani, mamy zapas czasu. Zajmijmy się fasadą. O rety! Każdy kot chciałby taki dom. Serio? W końcu ci zaimponowałam. To domek na drzewie. Niech mnie! Sam raz dla wielbicieli wspinaczki! Mamy dla nich piętro. To kolejny pokój. Mały przedsmak wnętrza. Nie odchodźcie. Miau, Sami, dach gotowy? Chcemy iść do domu. Postanowiłem, że sam tu zamieszkam. Nie bądź pazerny. Już masz swój dom. Co z tego? A koty mają kocią kawiarnię. Nie pamiętasz? No właśnie, kochani. Obejrzyjcie film o kociej kawiarni. Jest świetny! To sztuczne okno. Co za ulga. Nasze mieszkanie będzie mieć duże okno. Kotki chętnie przez nie wyglądają. Są jak tajni agenci. Obserwują obcych. Chętnie zostałabym tajnym kocim szpiegiem. A wy, kochani? To zbyt wysoko dla małego slajma. Sudi, pomóż mi. Tylko jeden pasażer. Przykro mi. Jakie piękne pionowe okno. Koniecznie potrzebujemy balkonu. Czy może być parapet? Kot się na nim zmieści. Chyba znalazłam kogoś, kto pokaże swój wybieg. Oto ona. Teraz chce się tu położyć. Fikus potrzebuje światła. Znajdziesz dla niego miejsce? Jasne. Znajdzie się miejsce dla roślin i kotów. I nikogo więcej. Te fioletowe kwiatki mają piękny zapach. Spokojnie, kotki. Zdobędę dla was rybki. Popatrzcie, ten czarny nicpoń złapał wielką rybę. Straciłam kapelusz w walce z tym. Ta ryba chyba cię lubi. Nie chce odejść. Nie! Odejdź! To moje! Dzięki, Su. Mamy nową zabawkę. W samą porę. To dom kotów, ich łapek i miłośników rybek. I poszukiwacze przygód. Bibi, masz przesyłkę. Wow, zjeżdżalnia! Kto chce zjechać? Zbudujemy ją na trawniku! Juhu! Pierwszy kotek zjeżdża! Jaki szczęśliwy! A ten narzeka! Hej, ja też chcę! Co z drugiej strony? Hydraulika już gotowa! Jako szlam jestem mistrzem! Dzwoń w razie potrzeby! A teraz ozdobimy tę ścianę. Kwiatki zawsze są na miejscu. Usługi ogrodnicze! Gdzie zasadzić drzewo? Postaw pod oknem, proszę. Czemu tu nic nie ma? To nieskończone lato. Upsi! Dostawca przywiózł zimowe drzewko. Nie szkodzi. Mam specjalną konewkę. Teraz się zazieleni. Super! Czy maluchy od tego urosną? Nie. Swoją drogą szukamy ogrodnika. Może się przydasz. Nasz ogródek kwitnie. Popatrz na te kwiatki. Wiesz, skąd jest piękny widok? Z dachu! Widzę, że przygotowałeś strefę relaksu dla kotków. To doskonałe miejsce. Wszystko stąd widać. Suzi, popatrz!
ten chce tam wejść. Racja, nie obudzimy go. Później się tym pobawi. Słodkich snów. Ukradłem dla nich gwiazdkę z nieba. Proszę. Super, przyczepmy balustradę, żeby nie uciekła. Witamy w TikTokowym kocim domku. Zawładniemy światem. Przypomniało mi się, nie zapomnijmy o czym ty mówisz? Czekasz na kogoś jeszcze? Mówię o złodziejach. Są sprytni i przebiegli. Będziemy gotowi. Zbuduję elegancki płotek. Dobrze, ale pospieszmy się. Mogą się pojawić w każdej chwili. Zrobię, co mogę. Kochani, uważajcie na kotki. Na samego też. Co? Na mnie? Poradzę sobie. Właśnie widzę. Przyspieszmy nieco. Gotowe. Sam jesteś urodzonym ogrodnikiem. Wyhodowałeś roślinki. Tak, i zrobiłem znak, żeby wszyscy wiedzieli, że to koci dom. Tak, to nie było wcale takie oczywiste. Gotowe. Płot ochrania domek. Tylko połowę. To płotek ozdobny. Zapomniałeś, że koty mają pazurki. Nie martw się. Oto ochroniarz. Nikogo nie wpuści. Pokona ich swoją słodkością. Teraz sprawimy, że będzie przytulnie. Czego nam brakuje? Kociego jedzonka. Ten maluch jest głodny. To miejsce dla niego. Proszę, smacznego. Daszek ochroni je przed słonkiem. Od razu lepiej. Nowy płot i ozdoby na parapetówkę. Doskonale. Jeszcze nie. Suzy, użyjesz magicznej konewki? Jasne. Zobaczymy, co tym razem urośnie. Sami, co to? Wyglądasz jak mapa. Dodam ostatnie detale. A teraz zwiedzimy domek. Dzięki, kotki. Ciężko pracowałyście. Sami, jak ci idzie? O, 10 tysięcy lajków! Licznik po prostu szaleje! I to jeszcze nie koniec! Co? Suzy, za późno! Teraz jest moda na pieski! Trudno podążać za trendami, ale i tak was kochamy, kiciusie. Wy też uwielbiacie kotki? To zostawcie łapkę w górę! Zabierzcie znajomych do kociej kawiarni i domku! To na naszym kanale! I koniecznie nas subskrybujcie! Pa! Thank you.